Cześć mamo, jesteśmy? Jesteśmy? Cześć Haniu, a kto tam za tobą się kryje? Dzień dobry, jestem Dawid. A, Dawid, jesteś bardzo miły. Jesteś Hani kolegą, tak? Tak, to ja, jesteśmy w tej samej klasie i dzisiaj chcieliśmy razem podrabiać pracę domową. Mówiłam ci, mamo. A tak, pamiętam. To usiądźcie sobie tutaj w kuchni, mam nadzieję, że lubisz kiełbaski. Tak, oczywiście. Nie, mamo, idziemy do góry, tam sobie lekcje odrobimy. U ciebie, przy tym małym stoliku? Tam się nie zmieścicie. A nie, damy radę. No dobrze, witam w moim pokoju, mam nadzieję, że ci się podoba. Wow, ale duży pokój, sama tutaj mieszkasz? Tak, to jest tylko mój pokój. No dobra, to co, zaczynamy od matematyki? No dobrze. Ale najpierw mam pytanie, czym się interesujesz? Czym się interesuję? Dobre pytanie, w sumie lubię pływać i... Lubię też grać w koszykówkę. A ty czym się interesujesz? Też bardzo lubię pływać, mamy nawet basen w domu. Macie basen? Wow! Haniu, nie zaproponujesz koledze picia? Mamo, właśnie jedliśmy i nie chce nam się pić. Dziękujemy pani, nie chce mi się pić. Dobrze, to jak będzie gotowy obiad, to was zawołam. Dobrze, dziękujemy. O, przepraszam cię, ciągle nam przeszkadzają. Mama ciągle przychodzi. Nie no, co ty, jest bardzo fajna. Hania, widziałaś mojego misia? O, a to kto? Cześć, jestem Emma. Cześć Emma, jestem Dawid. Emma, odrabiamy pracę domową. A mogę też z wami? Zaraz przyniosę moje mazaki. Nie, Emma, zostaw nas w spokoju. Mama mówiła, że mogę rysować, tylko nie po ścianach. Ale my odrabiamy pracę domową, zostaw nas. Ja idę po mazaki. Nie, idź sobie. O, jest taka okropna, ciągle mnie denerwuje. Nie, jest super, mogłaby z nami porysować. O, okropna jest, nawet gorsza niż Julian. Aha, to twój brat, tak? Ale bardzo fajną masz siostrę, mnie w ogóle nie denerwuje. A masz rodzeństwo? Nie, nie mam. Cześć, jestem, wróciłem. Cześć Martin. I co, jak twój dzień? No, jak zawsze. Trochę ciężko, ale już po wszystkim. Jestem bardzo głodny. A jak twój dzień? A, w porządku. Akurat robię obiad, zaraz ci nałożę. Hania jest u góry z kolegą. Co? Z kolegą? A, z Dawidem! Tak, z tym ze szpitala. A, okej. Zajrzę do nich. Tak, idź się przywitaj. Cześć, Haneczko. Co robicie? O, widzę, że masz dzisiaj gościa. Tato, odrabiamy pracę domową. A, przepraszam, już nie przeszkadzam. A ty jesteś Dawid, tak? Tak, dzień dobry, panie Wróblewski. No, miło było cię poznać. Już was zostawię w spokoju. Powodzenia z pracą domową. Haneczko, ale słodko do ciebie mówi. Mi się nie podoba, ciągle tak do mnie mówi. Nie, bardzo słodko. Masz bardzo uroczą rodzinę, są wszyscy świetni. Teraz już poznałeś już wszystkich, tylko jeszcze nie było Juliana, mam nadzieję, że nie przyjdzie. Cześć Haneczko! A to kto? Dawid do nas przyszedł. O nie, Julian! Co tu robisz? Idź sobie! Mam najgorszą rodzinę na całym świecie! Nie mogą nas nawet zostawić w spokoju, zero prywatności! Co tam, Dawid, wszystko w porządku? Tak, a u ciebie? Też! Dobra, widzę, że Hania ma dzisiaj zły humor, to idę sobie. Papa, Haneczko! Przepraszam cię za nich wszystkich. Tutaj ciągle coś się dzieje, nie ma w ogóle spokoju. Nie no, jest bardzo fajnie, nie przepraszaj. Ja chciałam być z tobą sama, wiesz, tak jak w szpitalu, bo w szkole też nie mamy dla siebie czasu. Chciałbyś mnie pocałować tak jak w szpitalu? Jasne, oczywiście. Obiad gotowy! O mamo!